Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser z czereśniami. Potrzebować będziemy szklankę śmietany 36%, szklanka o pojemności 250, 3 łyżki cukru, jeżeli deser ma być słodki, jeżeli nie, cukier ograniczamy. Ja tutaj mam czereśnie pokroiłam na pół i usunęłam pestkę oraz kilka bezów. W moim przypadku są to domowe bezy makowe i pokruszone. Posypiemy wierzch. Teraz śmietanę ubijamy z cukrem na sztywno, a później śmietanę przełożę do worka cukierniczego z końcówką rozetki. Śmietanę z cukrem już mam ubitą i teraz przekładam do rękawa cukierniczego i deser będziemy układać warstwowo. Damy czereśnie, śmietanę, czereśnie, a wierzch posypiemy bezą. Jest to wygodny sposób przekładania śmietany. I teraz układamy, tak jak już wspominałam, warstwowo. Dajemy czereśnie, na wierzch również zostawimy czereśnie, tak, już parę do dekoracji. I teraz damy śmietanę. Jest to szybciutki deser, damy do lodówki. Fantastycznie na upalne dni smakuje. I wierzch posypiemy bezą. I tak przygotowany deser dajemy do lodówki, a później spożywamy. Tak wygląda deser czereśniowy.